Cześć, siemanko, z tej strony Enzi. Witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie na customowej mapce o nazwie The Illusion Bot. Jestem bardzo ciekawy, co mnie tutaj czeka, tym bardziej, że nie czytałem opisu tej mapy, więc nie mam zielonego pojęcia, co tutaj będzie się działo. W każdym razie, już teraz możecie zasubskrybować mój kanał, przycisk widnieje na środku ekranu, żeby być na bieżąco. Możecie także kliknąć sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, no i możecie zostawiać łapeczki w górę. No i słuchajcie, rozpoczynamy. Bez przedłużania. Minecraft, coś mi przylagowało. Dobra, nieważne, klikajmy start. Rozpocznijmy to. Look around. Ok. Rozglądam się. Aha, tutaj coś jest. Jakieś przejście znalazłem w ogóle. Już się rozpoczęło? Czy... Aha, jeszcze raz. Nieważne. Ok. Tutaj bot. Pokaże mi, jak ta mapa działa. Please proceed to next room for more information. Jezu, więcej tego nie było, nie? No okej, słuchajcie, dowiedziałem się, że mamy tutaj 3 levele do przejścia. I te 3 levele, w zależności od tego, czy uda mi się je przejść, czy nie, będą decydowały o tym, czy ludzie w ogóle są potrzebni. I jeżeli zawalę 2 testy, bądź więcej, okaże się, że ludzie są bezużyteczni i trzeba będzie ich zniszczyć, żeby ich nie było, no bo boty sobie wtedy poradzą. Tak więc słuchajcie, ciekawy jestem, co tutaj mnie czeka, jeżeli chodzi o te levele. Czy mogę tutaj się przejść? Nie, nie chcę tam się przejść. Kliknijmy sobie, rozpocznij pierwszy level. Okej, generalnie jest to sama iluzja. Ściany mogą się tutaj przemieszczać i tak dalej. No właśnie, jak widzicie, niby jest przejście, ale tego przejścia tutaj nie ma. Before you begin, let me explain this level. Look at the right side of your screen. Aha, dobra, widzę, że czas jest. jeszcze raz. timer mam. No dobra, ale to mam 1000 sekund, to trochę sporo, nie? Jeżeli czas się skończy, no to przegram. Jezus. Ale to jest... Tu mam tak lecieć przez tą całą długość? Serio? Będę tak latał w labiryncie teraz? Halo, myślałem, że to będzie ciekawsze. Ej, na jakiej podstawie latając po labiryncie, jeżeli nie uda mi się stąd wyjść, można stwierdzić, że ludzie są bezużyteczni, są słabi. Fuck. O co chodzi w ogóle? Okej, to nie widzę żadnego przejścia. Przejdziemy którędy? Nie, tędy na pewno nie, tędy nie ma przejścia. Mam książkę. Power up, to buy that item. Okej, czyli mogę sobie coś kupić. Którędy mam teraz? I żeby się stąd wydostać. A słabo, jakby się okazało, że ludzie są bezużyteczni przeze mnie i by... Jakby ludzi już nie było. Okej, tędy nie przejdę. Nie ma przejścia, dobra. Okej. Że ta podpowiedź, spoko, weźmy sobie speeda, wykupmy, jako że dużo mam tego czasu jednak. Przelecimy się w ten sposób. Okej. Okej, czy mogę coś jeszcze sobie wykupić? Marker. Warp zone now looks different from all the other rooms. Okej, czyli warp zone teraz są pokazane. Jeżeli dojdę do jakiegoś pomieszczenia, gdzie będzie warp zone, to po prostu będę to widział. Wtedy te ściany powinny się przesunąć, tak? Tylko właśnie problem w tym, że nie wiem, czy już nie wszedłem w jakieś i teraz znowu się gubię. Sana iluzja. Okej. Którędy teraz mam przejść? Halo. Okej, dobra, słuchajcie, mam pierwszy warp zone. Trafiłem w pierwsze miejsce, więc... W porządku, czy coś się stało? Czy teraz mam gdzieś indziej jeszcze iść? Nie wiem, czy to... Cokolwiek tutaj teraz zmieniło. Okej, szukam dalej. Jest, dobra, kolejny warp zone. Świetnie, udało się. Ej, kozacko. Fuck. Myślałem, że trochę dłużej to potrwa. Nie, serio, muszę trochę się tutaj nabiegać. Oczywiście będę robił cięcia, żeby to nie było aż takie nudne, jak tutaj biegam. Więc słuchajcie, ja się wrócę chyba w ogóle w drugą stronę teraz jakoś. Nie wiem, który przyszedł mnie. Zobaczymy, jak zajdę kolejny warp zone i zobaczymy, co się stanie. Jest! Dobra, słuchajcie, chyba znalazłem kolejną tego warpa. Tylko że czasu mało mi zostało. Ej, halo! To ja tego w życiu nie zdążę zrobić. Nie wiem, ile tego zostało, ile mam tutaj biega. Zobaczcie, to jest wielkie. Przeniosło mnie w ogóle w jakieś inne miejsce z dupy. Jest, okej, mamy kolejnego. 70 sekund, to jeszcze się nie skończyło. The fuck? O co tu chodzi? Ile ja tak mam latać? The fuck, 20 sekund, nie? Nie ma w ogóle opcji, żebym to przeszedł. Chyba że to specjalnie zostało tak zrobione, że nie mogę tego przejść, żeby ludzie zostali zniszczeni. Nie, no 9 sekund, nie ma w ogóle opcji. W ogóle znalazłem kilka tych punktów, ale... Jest! Kolejny! 4, 3, 2, 1. To
doszedłem tam! Przecież byłem przy tym już! Czemu? Jak się okaże, że... Że to faktycznie był ostatni? Zabrakło mi sekund, czy co? Bo... Okej, mam parkour, na który mam tylko 10 żyć. Parkour. 10 żyć. Tak, to nie może się udać, w ogóle nie ma opcji, żebym to przeszedł. Będę się starał jak tylko mogę. Ale... No właśnie. 9. Szybko idzie wam, powiem. No moment i... Moment i po robocie. Okej, okay. Tu. Tu i tu mamy to. Pierwszy przeszedłem. Gdzie ja jestem? Co to było? Ale mi to łeb tyra. O Jezus, to nie tak. To ewidentnie nie tak. O, jest, okej. Wow, jest. Udało się. Dobra, mamy to. Dobra. Jest tu jeszcze jeden wyżej? Nie ma. O nie, no to mi nie wyszło. Jej 7 żyć zostało. No słabo widzę. Raczej tego chyba nie zrobię. Chyba, że uda mi się przeskoczyć na ten dalszy blok, nie? Tutaj. W sensie, tylko nie pamiętam jak to się... Oj nie, ewidentnie nie. Nie wiem czemu, ale się blokuje przy tym. Kiedyś lubiłem parkury, wam powiem sobie. Przechodziłem. Ale jakoś tak, kurde. Ostatnimi czasy w ogóle mi to nie wychodzi. Bardziej takie skoki, bo nie pamiętam jak to wszystko się robiło. Fuck. Jeszcze niechcący spadłem. 4 życia, to będzie szybkie, to ja chyba nawet cięć nie będę musiał robić. Ten test raczej mi najszybciej nie pójdzie. Okej. Okay. Nie to, że robię to specjalnie, po prostu jakoś tak. Nie wiem, czy się nie skupiam przy tym za bardzo. Może przestanę gadać i zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Okej. Okay. Okej. Okay. Jednak nie. Jednak to chyba się na nic nie zdało. Okej. Okay. Tu. Świetnie. Jest. Okej, okay, może się uda, słuchajcie. Dobra. No, no nie! Już tak blisko było, ostatni blok. I to w ogóle ile leveli było? 4 levele chyba, nie? Że tutaj to przeskoczyć mi się wydaje. A ja życie wszystkie zmarnowałem na pierwszych 2. Jak wam powiem, słabo, nie? Elo. Co za wstyd. Tak, parkour u ludzi niestety nie jest najlepszy. Dobra. Co teraz? Co za wstyd. Wywaliło mnie ze świata. No dobra. Ale co teraz, skoro nie udało mi się tego przejść? Czy gdzieś mnie przeniesie, czy jak? No bo ewidentnie mi się nie udało. Stary. Nie wyszło mi to. No niestety. Wiecie co zrobimy? Zrobimy tak. Game mode 1. Przelecimy się tam na drugą stronę. Zobaczymy, czy coś się w ogóle wydarzy w tym momencie. Okej. Okay. No dobra, czyli co, przyszedłem do kolejnego poziomu? Czy jednak mam to przejść, czy nie? O fakt, to się wszystko po prostu odwraca, słuchajcie. O Jezus, te slajmo... Ej, to by mi wyszło! Halo, toś, to by mi wyszło! O nie, ale prawie, prawie było. Tylko muszę wyłączyć sobie jumpa chyba w tym momencie. Znaczy, może nie tyle co jumpa, ale sprinta. Albo jumpa, nie wiem. Okej. Okay. No jej, dobra, nieważne, słuchajcie, tak zginęłem tutaj za dużo razy. 2, znowu się obracamy wokół. Jamy kolejny inny parkour. Czy to będzie prostszy? Mam nadzieję, że tak. Fajnie, świetnie, super. O, ale rozpędzony byłem, bo to się nie mogę zatrzymać, bo jak jestem rozpędzony, to mam większą... To wyżej skoczę! No nie, jak blisko było! Fuck! Myślę, że chociaż raz sam przejdę całe. No nie, za późno kliknąłem. Dobra, może się uda. Jeszcze raz. Dobra, lecimy. Game mode 1. Przelatujemy na sam koniec, zobaczmy co się stanie w tym momencie. Czy już ludzkość zostanie zniszczona, czy jak? Okej. Okay. Game mode 2. What? But how? Bo nie umarłem! Popsułeś się! Impossible. The test is supposed to be impossible. Właśnie. Słyszycie? On miał być niemożliwy do zrobienia. Ale jakoś mi się udało.
Congratulations on complete the second test. No nieważne, jakoś się udało. Look behind you. No dobra. What do I see here? You already failed two tests. No, no dwa testy mi nie wyszły ewidentnie. No wiem co to znaczy. To znaczy, że ludzie nie żyją? Że umarli? Fajnie. Myślałem, że faktycznie nie żyją. Dobra, chyba mi nie wyszło. Nie mogę teraz sobie tego zrobić, żeby jeszcze raz tego przejść. W każdym razie, no niestety ludzkość przeze mnie zginęła, bo nie umiałem skakać na parkurze, więc jest trudno. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, ale pomijając to, pierwszy poziom, który cały czas latałem za tymi partyklesami, znaczy za tymi latającymi po prostu rzeczami, żeby znaleźć te warp zony, to nie działało. Do ostatniego doszedłem, podejrzewam, że to był ostatni końcowy i to mi się nie udało. Więc nie wiem, czy w ogóle możliwe było przejście tej mapy. Jeżeli graliście, napiszcie, czy faktycznie da się to przejść. W każdym razie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapki w górę, możecie pisać komentarze, możecie zasubskrybować mój kanał już teraz, żeby być na bieżąco, możecie wbijać na fanpage'a. No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć, pa pa!